Test obciążeń organizmu to test za pomocą aparatu MORA do biorezonansu komórkowego. Efekty można już zauważyć w sumie według mnie już po pierwszym zabiegu, ponieważ ja miałam straszny ból w okolicy zatok i dzięki temu po prostu już po pierwszym zabiegu poczułam taką ulgę, jak gdyby mi ktoś zdjął jakąś blokadę tutaj z zatok. Test obciążeń organizmu jest jednym z najszybszych sposobów na wykrycie zmian chorobowych zachodzących w naszym organizmie. Czym jest i jak go wykonać, mówi specjalista Anna Golec. Polega na takich w sumie dwóch pakietach, które zostały stworzone. Test obciążeń organizmu w wersji mini, który będzie zawierał cztery podstawowe grupy z najczęstszymi patogenami, czyli bakteriami, wirusami, grzybami, pasożytami. I de facto on jest dedykowany dla małych dzieci. I test obciążeń organizmu w wersji Max jest dedykowane do osób już dorosłych. Przyszłam tutaj przed końcem poprzedniego roku szkolnego, ponieważ czułam się już fatalnie. Mój organizm, miałam wrażenie, że jestem innym duchem w innym ciele. Nie panowałam na tym, co się dzieje z moim organizmem. Żaden lekarz nie był w stanie mi pomóc w tamtym czasie. Bolało mnie praktycznie wszystko, począwszy od głowy, doskwierały mi migreny poprzez bóle brzucha, byłam ospała, nie miałam na nic siły. Po prostu przyszłam tutaj w maju, ponieważ moja mama znalazła ogłoszenie w gazecie i stwierdziła, że to może być już ostatnia deska ratunku. Dzięki niemu możemy wykryć w naszym organizmie m.in. bakterie, pasożyty, grzybice, borelioza, toksyny i alergie. Niewidoczne gołym okiem mogą być przyczyną różnych chorób i dolegliwości. Potrafiają z diagnozą w punkt. Po prostu mówią trafnie, co jest danemu organizmowi i potrafią pomóc. Czas testu trwa od 20 minut przy wersji mini. Wersja max to od 40 do 60 minut. A wykonasz go w Energii Medycynie Naturalnej przy placu dworcowym 1 w Tarnowie. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.